obwiązać, oszurować, aby móc zawiesić w całości w wędzarni. Dlatego też najpierw wykonamy sobie taką pętelkę, supełek. O, takie tu musi pozostać, takie oczko. Tak. Troszeczkę niewygodnie przez te rękawiczki. O, już tu jest. Przekładamy przez to oczko sznurek. Tak. I mamy... O! W ten sposób. Bierzemy to tak. Podkładamy tą część sznureczka jednego pod spód. Widzimy, że to jest na połowie już. Przekładamy drugą stronę. I teraz naciągamy tak, aby ta pętelka, o właśnie, jeszcze tą stronę musimy cofnąć, aby ta pętelka znalazła się tutaj, na tej krawędzi jak najmocniej. No chyba wystarczy. I tak, jeszcze możemy sobie przeciągnąć jeszcze raz. O, i teraz zaczynamy sznurowanie. Musimy poprowadzić takie, w ten sposób to zrobić. O. I teraz ściągamy mocno. I jeszcze te odległości między tymi sznurkami mogą być dowolne, jak to woli, może mogą być co pół centymetra, co centymetr, co półtora, co dwa. Musimy przytrzymać, naciągnąć sznurek. Tym razem